Жива. Жива. Союз. Наш тебе свою шкурку. Ja ci mówiłem. Chcesz się bawić w harcerza, to się baw. Ale przez ty miesiąc nie wytrzymasz bez tej swojej piłeczki. Sam wrócisz, mówię ci. Jeszcze się będziesz prosił. Prosił? O! Sam mnie poprosi. Cześć. Tyle razy wam mówiłem, że musicie sami nauczyć się formułować wasze opinie. Irene, no nie możesz tego tekstu recytować z książki, jak leci. Przecież przedstawiłem moją własną opinię. No może tobie się tylko zdaje, że to jest twoja własna. A tymczasem użyłeś sformułowań, które są żywcem wzięte z książki. No być może, że zrobiłeś to nieświadomie, ale to cię zupełnie nie tłumaczy. Pamiętajcie, kochani, powtarzam jeszcze raz. Ja nie będę od was wymagał pamiętania dat. Natomiast zawsze się będę upierał przy waszej własnej ocenie faktów. No musicie dokonywać wyboru, selekcji. Proszę was, bądźcie sceptyczni, bo to jest warunek waszego rozwoju intelektualnego. Czy był już dzwonek? No, widzicie, znowu się zagadałem. Proszę bardzo, proszę. Przedstawiam naszego nowego kolegę, pana Janotę. Janotę, no przecież mówię. Kolega będzie prowadził u nas zajęcia z WF-u. Pani Malina lubko prowadzi u nas zajęcia z dziewczętami z WF-u. Niech pani łaskawie zorientuje pana w warunkach, w jakich pracujemy, pokaże salę. No, niech pani w ogóle zorientuje, dobrze? A do pana mam, panie kolego, dwa słowa. Tak jest, panie Kudzis. Wie pan, nawet wstydzę się panu to wszystko pokazywać, bo to sam szmelc przecież. Poza tym budżet nam obcinają. Piłek za przeproszeniem mamy tylko 5. Zresztą ja idę na urlop macierzyński, proszę pana, mnie się nie wolno denerwować. No sam pan widzi, jak ja mogę w takich warunkach pracować. Chłopcy? Chłopcy, co wy tu robicie? Co jest? Nie macie zajęć, nie macie lekcji? Proszę wyjść. Proszę zostawić piłkę. Dopiero za godzinę. No, za godzinę. Proszę wyjść. Zabierzcie swoje rzeczy. No, prędzej. A jak tu chłopcy, nadają się do czegoś? Ja ich, proszę pana, miałam tylko na zastępstwo. Zresztą i tak się przy tym zdenerwowałam. Trudno ich czymś zainteresować. Zresztą sam pan to zobaczy. Do WF-u teraz nikt nie przywiązuje żadnej wagi. Niektórzy w ogóle na zajęcia nie chodzą. Mam nawet zanotowane. A potem stopnie trzeba i tak podnieść. Przeczytaj, tu gdzie założyłam. Romek, Romkowie wydrukowali. No pięknie. Co ten artykuł jest? No, coś się przełamało, wspaniale. Ale popatrz, jak jest. Staszek jest w redakcji. Kaskowi też wydrukowali. Zbyszek też drukuje książkę. No. Coś się przełamało. Jakaś fajna pokoleniowa sprawa może być. Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja przepraszam, że nachodzę, ale po prostu kluczyk od łazienki, bo ja jeszcze nie mam, dorobię proszę sobie. Proszę bardzo. Tylko ja muszę panu pokazać, bo on tak śmiesznie otwiera to. Tak? Ja pójdę z panem. Już. Gdzie ten? O, jest. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie, naprawdę. A, to pan po Szczepanku mieszka. Nie zazdroszczę. Chodźmy. Jeden plus jest tego mieszkania tutaj, że dość cicho jest. Tak? Tak, stosunkowo.
O, proszę, już panu pokażę. Tak leciutko, tylko włożyć i do góry klamkę. Nie mocno. O, ten sposób. No, to poczytamy sobie teraz rameczka. Śmieszny taki misiu, nie? A, ja go pamiętam z boiska jeszcze. Dobry był. Taki krępy żyła tak. Fajny. No a teraz co widzisz? Szkółkę. Macie coś jeszcze? Szkoda, przydałby się jeszcze jakiś temat, może w innym klimacie. A tak w ogóle to jesteście zakwalifikowani. Do zobaczenia na przeglądzie. Przedstawiam profesora Janotę, który od dzisiaj będzie prowadził zajęcia z wychowania fizycznego. Życzyłbym sobie, żebyście w tym roku poważniej potraktowali ten przedmiot. Wszystkie uwagi na temat stosunku waszego do tego przedmiotu będzie przekazywał mi profesor, a ja się będę tym interesował, także pamiętajcie. No, to zostawiam was, panie kolego, samych. Ustawcie się w szeregu, od najwyższego. Na tej wysokości. Szybciej, szybciej, proszę. Stawajcie tam, stawajcie, szybciej. Dyrektor tu mnie przedstawił. No a teraz się poznamy. Wymieńcie mi swoje nazwiska i w ten sposób najszybciej się dowiemy, kto jest kto. Proszę. Stefański. Pisary. Żuchowicz. Badej. Ostrowski. Mitka. Kraszewski. Matulak. Szmyt. Hubert. Sych. Szafraniec. Maliniak. Pietras. Człorzyka. Konopka. I tak pan nie zapamięta. A ty dlaczego nie w kostiumie, Szafraniec? A, bo profesor Szczepaniak nie wymaga. Żeby następnym razem był kostium. Słuchajcie, chłopcy. Ze mną jest tak, możemy się od razu umówić. Ja wiem, że startujemy od zera. Wiem, co tu się przedtem działo. To nie jest ważne. Ważne będzie to, co zrobimy razem. I słuchajcie, chodzi o to, żebyśmy mieli do siebie zaufanie. Wy do mnie, ja do was. Ja jestem tolerancyjny, ale parę rzeczy nie będę tolerował. Musi być dyscyplina. O kostiumach to w ogóle chyba nie będę już mówił. No i wiecie, jednej rzeczy bardzo nie lubię. Jak mnie się oszukuje, to sobie dokładnie zapamiętajcie. No ale od gadania to macie innych profesorów. My się poznamy tutaj w robocie. Dobra, a teraz powiedzcie mi, jaką dyscyplinę sportu najbardziej lubicie? Piłka nożna. Boks. Hokej. A w szczypiorniakach gracie? Ktoś lubi? Tak. No to spróbujemy się przymierzyć. Zostaw piłkę, Tanowka. W prawo zwrot. I dookoła sali biegiem marsz. Raz, raz, raz. Bo wiesz, o co mi chodzi? Żeby jakoś więcej pokazać basu, żebyś sobie trochę pograł, wiesz, bo grasz ciągle tylko te melodyjki i same tematy. Może jakąś solówę byś zagrał. Słuchaj, wydaje mi się, że lepiej będzie, że zagram po prostu walking. I przez to ten utwór będzie bardziej kolorystycznie głębszy. Dobrze, bardzo dobrze. Wiesz, taki walking może basowy trochę. Podeprzesz linię basu. O, ty masz C na puzonie, tak? To niskie. Tak, tak. To spróbuj od tego takie coś. Czekaj, jakby ci to... Coś było. No, potem... zmiana funkcyjna jest. Tak. Było w porządku. Ostrzej, ostrzej! Nie śpij tam, Szafraniec! Dobra! Trzymaj się, zgadzaj się! No, ostrzej tam, chodź, ostrzej! Dobra!
za niego, przegląd za niego! Nie daj mu, nie daj, tak! Już! Grać dalej, dalej grać! Już, już! Madej! Słucham. Co słucham? No co to za numery są? Przecież nic nie zrobiłem. Wstali i zgłosi się do mnie po lekcjach. Szybciej, szybciej! Druga piątka wchodzi. Słuchajcie, zacznę od tego, że nie interesuje mnie chyba was też żadna taka oficjalna uroczystość akademijna. Takie, wiecie, że ktoś powie wierszyk, potem ktoś chór zaśpiewa piosenkę i ktoś Mazura Kajdaniarskiego na akordeonie jeszcze w dodatku zagra. To mamy przy innych okazjach i nie o to nam będzie chodzić. Chciałbym bardzo, żebyście się do tego zapalili. No, zobaczymy. I stąd może między innymi pomysł tego wieczoru, który chciałbym, żeby was przede wszystkim pozostawił jakiś ślad. A że dzieje się to na przykładzie Garibaldiego, patrona naszej szkoły i jego czasu, to nawet nie ma większego znaczenia, bo ważne jest, czego wy w przyszłości będziecie i powinniście być ciekawi. I będziemy sobie penetrować tego człowieka tam z połowy XIX wieku pod kątem na przykład, jaką on literaturą mógł się otaczać. I to już byłby materiał do naszego scenariusza. Ja nawet nie mam gotowego przecież scenariusza. I jakimi przedmiotami na przykład on mógł się otaczać? To będę miał dla was niespodziankę może z muzeum. Coś mi się uda wyciągnąć. Czy jakimi malarzami się otaczał, którzy wtedy malowali? Też by ktoś to mógł spenetrować z was, prawda? Czy, no na przykład w jakich kobietach mógł się kochać? Czy jako muzyką może się interesował? Ja mógłbym się tym zająć. O! Mógłby się zająć? Bardzo dobrze pomyślałeś. Bardzo dobrze. A Monika też widzę, że miałaby na coś ochotę. Te kobiety. Te kobiety, tak? Przypuszczałem. Dobrze. No już dobrze się zaczyna dziać. I jedno tylko dla mnie jest ważne, że nie robimy tego dla żadnego efektu końcowego, dobrze? Nikt nas za to nie będzie sprawdzał, ocen wystawiał. Nie robimy to dla żadnego uczczenia, mimo że niby na tę okazję jest. Że ktoś sobie za to potem parawkę do kuratorium. No ale tu może zapędzać się zaczynać za bardzo. Tylko w ogóle nie wiem, czy wy to akceptujecie, czy się na to zgadzacie. Chcecie się podrążyć? Tak, tak. Dziękuję. Tak, tak, wiem, panie kolego, ale ten pański poprzednik to praktycznie nie odbywał zajęcia. No my musieliśmy nadgonić program z innych przedmiotów. No a jeśli idzie o wyniki nauczania, to pan wie, że nasza szkoła niestety nie przoduje w tym, także musieliśmy wykorzystać te godziny na lekcje dodatkowe z innych przedmiotów. To ja rozumiem, ale pozwoliłem sobie tutaj przygotować poprawki, jeśli pan dyrektor by to przejrzał. Dobrze, później przejrzę. Czy coś jeszcze, panie kolego? Dochodzi sprawa sprzętu. No, niestety. Nie mamy dotacji. Sprawa beznadziejna. Tutaj są zakłady Poltechu. Wie pan, ja myślałem o tych zakładach, tylko no, niestety nie jesteśmy szkołą zawodową, a szczególnie szkołą o profilu technicznym. Czy ja mógłbym w tej sprawie nawiązać z nimi kontakt? No, proszę bardzo, jeżeli... Niech pan próbuje. To dziękuję, dyrektorze. Cześć. Dzień dobry. Czołem. Czwarta B może to jest? Tak. Mógłbym na sekundeczkę tylko. I długopisi. Panie Cesiu, co z tym telefonem? Niech pani to sprawdzi i połączy mnie potem z komitetem, dobrze? Można na słowo, dyrektorze. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dyrektorze, ja jeszcze raz do tej nieszczęsnej izby pamięci wracam. No wie pan... Ja nie mogę się tego podjąć. Ja nie widzę po prostu możliwości. Przekopałem się przez całą faktografię tego regionu i przez materiały i po prostu nic tu nie ma. No więc z czego robić izbę pamięci? No, mistyfikacji by pan robić nie będę. Ej, coś panu ta izba pamięci nie w smak. No dobra, dobra. A jak się panu podoba nasz nowy kolega? Janota? No. No, energiczny człowiek. Ja go znam, bo on zawodnikiem był, pisało się o nim jeszcze jak na studiach był. A wszyscy oni dla mnie za jedne pieniądze, prawda? No proszę bardzo. A co do tej izby pamięci, to nie zamykajmy sobie furtki, dobrze? Pan to przemyśli, a podejmę decyzję. No, cześć.
postulaty, prośby, takie sprawy, tylko wyraźnie, bo inne nas nie będą interesowały. Dyrektorze, kłaniam się. Nie uciekłem przed panem, dzień dobry. No w tych sprawach jestem cierpliwy. Malutko mamy czasu. Tak? Ja panu powiem, chciałem zrobić nawet korty dla załogi, ale coś się to nie sprawdziło. Oni mają inne pomysły na temat własnego, własnych rozrywek, własnej rekreacji. Miałem nawet podwykonawcę. Pańskie plany i te projekty, owszem, czytałem, przeglądałem, tylko wydaje mi się niestety, że to są bardzo piękne marzenia, ale jednak na papierze ciągłe. I niech się pan nie gniewa w końcu. Jakie mam powody, żeby panu wierzyć? Pan chce ode mnie 100 tysięcy. Ja panu dam, ale 50, nie 100. 50 to mi od szkoły dostanę. Dobra, niech pan wydostanie chociaż 50, proszę pan. W tych pana propozycjach natomiast było coś, co mnie interesuje. Gimnastyka tak? Przez radiowęzeł. I to chciałbym mieć. No to prościutkie, nagram wam kasetę, będziecie sobie puszczać. Tak? No szybko pan myśli. W porządku. I jeszcze to w zasadzie nie mój pomysł, tylko inicjatywa Rady Zakładowej. Panowie się nie znają. Dubień. Janota. Dubień. Jan, chodzi nam o to, żebyście podczas zawodów mieli nasze kostiumy. No koszulki, właśnie. Poltech. Rozumie pan, kolego dyrektorze. Nie, no to jasne, tylko chyba... Chodzi w nasz firmowy napis poltechowski. Tak, tak. Się. Tylko, że to nie za te pieniądze. Nie, to drobiazg oczywiście. Nie o to chodzi. Jeszcze gdybyśmy mogli tak się raz spotkać. Niech pan dzwoni do mnie. Zawsze z tym czasem, przepraszam, mam gości. Mówię panu, nic z tego nie będzie. Dziury w podłodze, w suficie. Zimno? Proszę pana, nikt o to nie dba. No i po co to pan? Co się pan przejmuje, to moja sprawa. Proszę. No i co? Nadal panu na tym zależy? A poza tym przyszedłem. To ja panu coś powiem. Papier sam tego nie załatwi. Chłopaków pan mogę przyznać do pomocy. To się rozumie, tylko że... No dobra, za ile? Za 3 tygodnie. Panie, ja to muszę mieć za tydzień. Może być za tydzień, tylko no, że... No, dogadamy się. Zacznie pan jutro? Mogę jutro, mnie nie zależy, tylko że... Dogadamy się, no. W klubie to im tak dałem w kość, że mnie popamiętają. A wiesz co, ten prezes powiedział, jak mnie wyrzucali? Że mu chłopaków zmarnowały. No, mięczaki, gnojki. No. To albo w te, albo we w te. Co oni myśleli, że im drużyny na wózkach dziecinnych do ligi wprowadzę? No. I wyleli, no. Za złe metody. Tak. No wiesz, no to nie jest rozmowa na telefon. Przyjedziesz z chłopakami, to pogadamy. Jak będzie? No. Niech te chłopaczki pograją w piłeczkę. Tylko wiesz, moi są jeszcze surowi, bo dopiero niedawno się bawimy. Tak. No. To cześć była. Cześć. Pani Zosiu, gdyby do mnie był telefon, to spokojnie pani mnie zawoła, dobrze? Dobrze, będę no. No jak, chłopcy, w porządku? No jasne, czemu nie? Jak twój łokieć? No w porządku, już lepiej. Nie boli? No. A swoim barkiem? Też w porządku. Nie możesz iść na żywioł, bracie, bo już miał kłopot. Pamiętacie o tym meczu z Radomiem? No pewnie. Żebym ja, chłopcy, jeszcze mógł wam wytłumaczyć, na czym ta gra zespołowa polega. Bo tłumaczę, w ogóle tego nie chwytać. Taki mit panuje, że my Polacy nie potrafimy grać gry zespołowej. A to jest bzdura, bo tylko lenistwo. Także wiecie, ci z Radomia to jest gra. Oni dobrze grają. No, żeby wstydu nie było. O to chodzi. No, myjcie się, ubierajcie, żeby się który nie przeziębił. Więc tak, wychodzimy do publiczności. Powiedzmy, tu jest pierwszy rząd, prawda? I wychodzimy. Chłopcy idą tu i pokazują. Rozdajesz to ludziom. O, każdy sobie ogląda, a wy jesteście przygotowani. Jeszcze tu będziecie mieć te medaliony, które ja przyniosłem z muzeum. To będzie dla was. I to, żeby każdy sobie z ludzi pooglądał. A wy tłumaczycie. Każdy z was jest na ten temat przygotowany. Dziewczęta idą tu, równolegle. I o tych kobietach opowiadamy. Znowu pokazujemy ludziom o te ryciny. Rozdajemy. Masz? Rozdajesz. Monika, i ty będziesz mówić o tym. I ty im mówisz od siebie, bardzo intymnie, opowiadasz o tych paniach, o ich życiu. Ale, panie profesorze, bo ja się będę wstydzić. No, ale to właśnie chodzi o to, żeby tak było intymnie. Musisz to od siebie własnymi słowami i pokonać ten wstyd. I rozchodzimy się, idziemy, rozmowa z publicznością, a muzyka cały czas trwa. Panie profesorze, proszę. Wydaje mi się, że szkoda trochę tej muzyki. Może ludzie posłuchają jej chwilę tak na ciszy i dopiero później będą. Tak, wiecie, Irek ma rację. Lepszy pomysł. No szkoda muzyki wspaniałej. Więc musimy odczekać. Zanim wyjdziemy, to odczekamy. Chodźmy, przesłuchamy, co nam proponujesz. Jaką muzykę. I potem wyciszymy i dopiero się rozejdziemy, dobrze? Niech sobie ludzie posłuchają.
Cześć, Malina. Słuchaj, sędziłeś mecz, ja muszę być z chłopakami. Ja? Czy ja sobie dam radę? A co za problem? No wiesz, no biegać nie mogę przecież teraz. Jakie widzisz inne wyjście? No ja nie mogę chłopaków samych zostawić. A tak popicujesz trochę na linii, co? No dobrze, spróbuję. Przepraszam, ja chciałem tylko państwu powiedzieć, że chłopcy to o niczym innym nie mówią, tylko o meczu. Gratuluję, brawo. A pan może przyjdzie? No ja postaram się, tak. Pokibicuję, ja na palcach gwizdać nie umiem, ale przyjdę. Panie profesorze, Janota przywieźli sprzęt. No to ja już muszę lecieć, słuchaj, ale... Jakiś chłopaków musiał mieć do pomocy. Pierwsze co ma teraz okienko. No to ja czekam na dole. Dobra. Panie kolego, no nie może być tak, żeby pana wciąż ucznie wypytał. Pan musi również pytać uczniów. Gała to teraz mimo, że wiedział. W porządku było. Z tego to by był dobry zawodnik. Przydałby się mi do eliminacji. A co ty grasz za eliminację? A co, nie wiesz? Spartakiadę. Ty grasz Spartakiadę? Tak. A to kiedy są zgłoszenia? Do końca listopada. Dziękuję. Dziękuję. No, gratuluję panu. Dziękuję bardzo. Szczerze mówiąc, bardzo mi się to podobało. Wie pan, warto by coś takiego jeszcze powtórzyć. No, może miałbym pomysł dla pana, panie dyrektorze. No. Wie pan, zasięg ogólnopolski. Spartakiada. O, to bardzo dobre. No, ale tak szczerze mówiąc, to na to musiałbym mieć czas. Wie pan, chłopcy są surowi, a tam się gra. No, nie ma pan pełne poparcie. Przywrócimy całą ilość godzin, która była. Może coś dodatkowego da się wykroić. No, w każdym razie niech pan działa. Synom, moim przyjaciołom i tym, którzy podzielają moje poglądy, zapisuję. Moje umiłowanie wolności i prawdy, moją nienawiść do kłamstwa i tyranii. I na tym się kończy jego testament. Przepraszam. Proszę bardzo, pani Malino, proszę. Panie Zbyszku, ja wiem, że za wcześnie, ale ja naprawdę nigdzie indziej nie mogę tego szyku rozwinąć. No, no proszę. Cichusieńko, dobrze? Proszę, dziewczynki, proszę, prędko, prędko, tylko bez słowa, proszę. Cicho. No, spróbujmy się skupić. Ile, proszę. Przepraszam bardzo. Pani Malino, może pani przerwać na sekundę? My wyjdziemy, bo tak ciężko nam jest pracować razem. O, dziękuję bardzo. Raz, dwa, chodź, trzy, cztery, raz. Nie wyskakuj do niego, wyskakuj! Wyżej! Źle, bo ci blok zakłada. Wyskakuj do niego, wyskocz! Nad garstkiem ciągnij, źle! Nie wyskocz, Stefański, wyskocz! Dobrze, następny. Wyskakujcie, wyskakiwa! Co jest? Dzwonek.
Praca jest wolna, kadra zostaje. Dawaj. I wyskocz. I źle. I wyskocz. I źle. I wyskocz. I źle. Chodźcie, chłopcy. Wstawajcie, wstawajcie. No marnie uwadzę z tymi rzutami. No jeden Stefański to się jako tako stara. No przecież my się ośmieszymy na tej spartakiadzie. Pamiętajcie o tym. Wstyd będzie. Myślę, że tak. Po pierwsze, musimy wykorzystać każdą godzinę, jaką mamy w szkole. Ranne treningi. Ale to jest za mało. Dlatego ja ustaliłem z dyrektorem, że musimy mieć dodatkowy trening. I to zapamiętajcie teraz sobie. Ustaliłem tak, że w poniedziałki, środy i piątki od 18 do 21 mamy dodatkowe treningi. Przed spartakiadą. To musicie zrozumieć. Co, Stefański? No głośniej wszystkim powiedz. Czy nie mógłbym się zwolnić z tych zajęć dodatkowych? Ja mam w tym czasie próby. Żartujesz chyba. Co ty myślisz, jak cię pochwaliłem, to gwiazdor jesteś? Wszyscy chłopcy będą pracować, a co to ty, ty gdzieś pójdziesz? U nas w zespole nie będzie miejsca na gwiazdorstwo. Albo się ktoś decyduje i z nami do przodu, albo nie, proszę bardzo. Albo jest robota z wszystkimi konsekwencjami, albo dziękujemy sobie. Także proszę bardzo, jeśli ktoś się na to nie decyduje, to się może zdeklarować. Jeszcze jest na to czas. Proszę. No widzę, że się rozumiemy. A na przyszłość tego typu sprawy to proszę do mnie kierować przez kapitana. 5 minut przerwy. Raz, dwa, trzy, cztery. Panie, przepraszam bardzo. Panie Kaziu. Więc znowu prośba. Mianowicie chodzi o to, żebyście mi zagrali na Akademii. No, ja wiem, że to nie jest dla was, no, ale po prostu musicie mi pomóc. No. Jest jeszcze jeden argument, mianowicie przestaną się czepiać, że ja hoduję tutaj awangardę, prawda? No więc... Nie. No dobra. Dla pana, panie Jurku. Dziękuję bardzo. Panowie, jakieś trudności, kłopoty? Nie, wszystko jest okej. Dobra, jakby coś było, to zaraz do mnie, dobrze? Jeszcze raz pięknie dziękuję. Cześć. Dobra, cześć. Cześć, Wojtku, to będzie dla ciebie. Nie zamyka drogi na całe życie. Ten jeszcze studia można skończyć. A dobrze by było, gdyby Irek studia skończył. Oj, dobrze. No proszę pana, o zdrowie, jak się boję. No nie, to jest kondycja. Dobry wieczór. Kawał chłop. O, jest. A Irek, no rodzice już się nie mogli doczekać na ciebie. Gdzie byłeś? Na próbie. Aha. Fajne jest to twoje hobby, bardzo mi się podoba. No, ale ja się już państwa zasiedziałem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję za wszystko. Dziękuję. No, przy tym Poltechu to mi się rzeczywiście zakręcił. Dobrze, dobrze. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy. No, jutro o 7. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Ale macie profesora? O, z kościami. Chwalim ciebie. Dumny jestem, no. Słuchaj, a najlepszego tam cię chciałem zapytać. Mm-hmm. Przypominam lewy, tak? Kolegom z egzekutywy, że po lekcjach słuchaj, spotykamy się u dyrektora. Jak ja tak grają? Dobra, tak. Aha, tak. Znaczy koło nic, tylko zamieszanie robią. A, wiem, wiem. A z bramkarzem jak tam jest? Słaby dół ma. Ja rozumiem cię, tak. Mhm. No, to patrzę, Sław. Panie kolego, że zakłada pan bank informacji.
Punk przesada, ale coś w tym stylu. Myślał pan o wykorzystaniu komputera Poltech? A pan to w jakim sensie? A nie, nie, nie. Przepraszam. Nie. Słuchaj, a czy Ejmont się nie obrazi? Co się ma obrazić? Przecież to już miesiąc wisi, nikt tego nie czyta. No wiesz, ale sam to wymyślił. Mógłby mieć pretensje. A co ja mu zabieram? To jego gazety. Popatrz, to ja też tu jestem, a trochę niekorzystnie wyglądam. Nie, dlaczego? Słuchaj, tak sobie pomyślałam, nie wiem, może ja źle myślę, ale może byśmy zrobili plebiscyt na najlepszego sportowca, nie wiem. Nie, dobrze kombinujesz, to i może dodać kopa. Tak, a jak by to wyglądało? No ty zrobisz jedną listę, ja zrobię drugą listę. A może oni by zrobili? A niech sobie zrobią trzecią listę, a potem zobaczymy. No, cześć. Cześć. Co? Błagacie? I co mam z wami zrobić? Szafraniec i ty drugi. Laskowski się nazywasz? Dajcie mi to. I wynosić się. Potem z wami pogadam. Pamiętam, nie strzeliłeś pan wtedy karnego. A ta nóżka to próchna. Nie lepiej by tę kotkę usunąć, co? No ale ja mówiłem, panie doktorze, no... Nie mam czasu na szpital, a jeszcze tych chłopaków teraz. Pamięta pan z Marzlika z Płomienia? To samo było. Teraz sobie może nogą w bilard pograć. Też jechał na blokadach. A wracając do chłopaków, to przyjdę. Ale jeszcze raz panu powtarzam. Nie tylko ciśnienie, ale pojemność płuc jest najważniejsza. Od razu wyeliminuje pan najsłabszy. To będę czekał w szkole. Do widzenia, dziękuję, panie doktorze. Cześć. Dmuchnij teraz w to. Śmiało, śmiało. Dobra. Mocniej im daj. Pakujcie, chłopcy, pakujcie. Daj im mocniej, nie mam żadnego sprawdzianu. A w ogóle jak jest? Mięśnie mają. Przecież im robię ogólne rozwojówki. No tak, ale no, trzeba by im jakoś pomóc. Myślisz? Przywiozłem nowe materiały z Lipska. Ja ci coś potem zaproponuję, okej? W porządku. Następny! Irek! No co się stało? Dlaczego nie byłeś na próbie? Był dodatkowy trening. No jutro też nie będę mógł przyjść. Do eliminacji trenujemy. Słuchaj, Irku, no, może ciebie to męczy, no to powiedz śmiało. Ja przecież nie będę miał żadnych pretensji, naprawdę. To już naprawdę nie. Ja bardzo bym chciał zażył pana profesora, no. Gdyby pan profesor powiedział panu Janosie coś. No wiesz, już musisz sam zadecydować. Przyjdzie do nas? Na pewno. Dziękuję, biegaj. Szybciej. Szybciej, to idziemy, żeby się szafraniec nie zgubił.
czternastce. Coś nerwowić pana chłopcy. Ta czternastka tam atakował, jeszcze miał pretensje do sędziego. Cztery brameczki ciężko będzie, co? Wie pan co, mecz ma to do siebie, że jeszcze ma drugą połowę. Ale tylko 25 minut, pogadamy potem. Pogadamy. Dobra. Przypomnę, że rozpoczynamy drugą część spotkania, które decyduje w awansie do finału Spartakiady Młodzieży Szkolnej. Przypomnę, że do przerwy prowadzi drużyna Olimpii 13-9. Kto zwycięży, przekonamy się za 25 minut. W porządku wszystko? Wszystko gra. Czytał pan profesor wywiad? Gdzie? W tempie. Zdjęcie jest elegancje. No. Proszę. No. Tylko trochę blado trener wyszedł. Nie, bo wdech. Ale w dresie to od razu widać, że spokojnie. No jak chłopaki? Wygramy tę Spartakiadę? Wygramy. No bo jasne, że wygramy. No, jak już mówiłem, po upadku Powstania Krakowskiego Austriacy postanowili stłumić bunt Szwedów. Jak to zrobiono? Otóż bardzo prosty sposób. Wojska austriackie weszły do wsi objętych buntem. Chłopów, którzy nie chcieli odrabiać pańszczyzny, karano chłostą. A samego Szele Austriacy postanowili wywieźć. Wywieziono go na Bukowinę. Tam mu dano gospodarstwo. I żył sobie w zdrowiu do późnego wieku. I w ten sposób, widzicie, chłopi znowu wrócili pod panowanie szlacheckie. Przelała się krew, koło historii się zamknęło, wszystko wróciło do tego samego punktu, nic się nie zmieniło. A sami chłopi stali się po prostu znowu ofiarą manipulacji. No, to tyle, co ja wam chciałem na ten temat powiedzieć. Mamy jeszcze, zdaje się, tak, 2 minuty. Czy są może jakieś pytania? O, widzę sobie. Proszę bardzo. Przepraszam, profesor Janota prosił, żebyś mi dzisiaj trochę wcześniej przyszli na zajęcie. To znaczy sama kadra tylko. Moglibyśmy jeszcze przed dzwonkiem? I to wszystko, o co chciałeś się zapytać? Dobrze, jesteście we mnie.
I wchodźcie go, no! No chwileczkę, stop, no co to jest, damska drużyna to jest? Idź tam, no. Chodźcie tu, chłopcy. Chodźcie, chodźcie. I będziesz na mnie wchodził, no. Idź! No, widziałeś? A jeszcze zobacz, jak tu go masz, tu go blokujesz i tu, to na koniec tak możesz. Rozumiesz? No, to jasne jest chyba. No dobrze, ale czy to nie za ostro? A jak na was tak pójdą, to co zrobicie? A w ogóle, chłopcy, to jest taka zasada w życiu, że chamstwu trzeba się przeciwstawiać bezwzględnością i siłą. No proszę, na miejsca. Następny. Nie bójcie się, mówiłem. Proszę, ty ładnie robisz. O tak. Następny. Nie bój się. Mocnie wchodźcie. Wchodź w niego. I już. I jeszcze jeden. I rękami nie dotykaj, tylko ciałem wchodź. Dobra. Dawaj jeden. Wyżej kolana. Nogi, nogi odrywaj. Odklejaj się od tej pozycji, szafrani. Odklejaj się. Gdzie reszta? Z WF-u jeszcze nie wróci. Poczekajcie. Proszę pana, czy pan nie przesadza? Przepraszam, nie rozumiem co. No przecież oni mają teraz ze mną lekcję. Pozwankuje? Proszę pana, niech pan nie udaje. No ja w ten sposób tracę regularnie pół lekcji. A czemu się mnie powiedzieć, że jest pozwanku? Uwierać się. Nie, no mieliśmy mówienie, niech pan zrozumie, panie Zbyszku. Chłopcy, czekam w klasie. Sportem. Czuję jakąś ideologię w tym. A co? Pan w ich wieku nie biegał po boisku? Mm. Biegałem, tylko że z własnej woli, a to różnica. A. Boże, żeby coś w tym mieście załatwić, to trzeba mieć żelazne nerwy. Popatrzcie, co ja tu mam. Co to? Odznaki wzorowego sportowca. Będziemy je przyznawać uczniom, którzy zdobędą piąte kółko. Olimpijskie? Nie, no, spartakiadowe. O, no, uważam, że to jeden z lepszych pomysłów Krzysztofa. A bez tych znaczków to już się nie da w piłkę grać? To pan Janota wymyślił? Tak. Prawda, że znakomity? Tak. No sam zaprojektował odznakę. Uważam, że zupełnie udana. Co? Nie podoba się panu. Ale co, inicjatywa czy odznaka? A, pan się jeszcze gniewa o tę gazetkę. Pani Malinko, ja już się na nic nie gniewam. Kiedy ja naprawdę nie mam nic przeciwko rozwojowi kultury fizycznej w naszej szkole. Ja uważam, że młodzież powinna zajmować się sportem bardziej niż jakimiś tam wątpliwymi rozrywkami, no nie wiem, siedzeniem przed telewizorem czy coś takiego. Ale proszę kolegów, jeżeli lekcje wychowania fizycznego mają się odbywać kosztem moich lekcji, tu to przerwę. Ja... Czy kosztem innych lekcji także? No proszę. Kolego? Nasze lekcje się nie stykają. A u kolegi? Panie dyrektorze, u mnie jest bardzo wiele wypadków spóźnień, nieobecności z tego powodu. Tak, to protokołujemy, dobrze? Przepraszam bardzo, koleżanko, proszę. Proszę bardzo. Ja mam tutaj wynotowane wszystkie zwolnienia uczniów z ostatniego tygodnia. A więc tak, w poniedziałek 5 osób zwolnionych na ćwiczenia gimnastyczne. We wtorek 3 chłopcy zwolnieni na trening piłki ręcznej. W czwartek znowu piłka ręczna, w piątek lekcje wychowania fizycznego odbywają się przed moją lekcją, więc skutek taki, że połowa klasy się spóźnia i w ogóle... Proszę pani, dlaczego pani tego nie protokołuje?
Co? No, właśnie o spóźnieniach mówimy. Cicho, niech pan siada. Proszę, koleżanko. Ja już nic, ja już... Aha, jeszcze może to chciałam powiedzieć, że jeżeli tak dalej pójdzie, to ja równie dobrze mogę w ogóle zrezygnować z prowadzenia moich lekcji. Dziękuję. Tu chyba nawet nie chodzi o to, czy się ktoś spóźnia 15 czy 20 minut. Ale o to, że jeśli oni mają jakąś pasję, to jest bardzo pięknie. Jezu, jak ja się pasjonowałam. Ani jednego meczu z Jędrzejewską nie opuściłam. Z Jędrzejowską. Nie. Koledzy, no skupmy się, bo inaczej... Tutaj kolega Nadolski poruszył bardzo ważną sprawę. Może nieświadomie. Padło słowo pasja. Wiecie, koledzy, to jest tak unikalne zjawisko wśród dzisiejszej młodzieży, że jak się komuś udało, no konkretnie Janocie, to powinniśmy to pielęgnować. Słusznie. Tylko ile to jest prawdziwa pasja, a nie narzucanie gotowych wzorców. Koledzy, no, już moim zdaniem powinniśmy uczyć młodzież właściwego wyboru i wychowywać w ten sposób, aby no, byli zdolni do sprzeciwu wobec sterowania ich pragnieniami, namiętnościami, a nie szli na lep wszystkiego, co im podają. I to jest moja opinia, panie dyrektorze. Przepraszam, czy ja mogę? Dyrektorze, dwa słowa. Proszę, proszę bardzo, kolego. Z tego, co tutaj dotychczas usłyszałem, to wynika, że wrzuca się kamienie do mojego ogródka. Dlaczego zaraz kamienie? Kamienie. Zresztą, co ja tutaj mam tłumaczyć? Przecież wszyscy wiedzą, co ja zastałem, kiedy tutaj przyszedłem. I teraz tak, czy ja siedziałem z założonymi rękami, czy zaakceptowałem tę sytuację? Nie, bo ja nie jestem człowiekiem, który czeka, aż inni wykonają za niego jego robotę. Tu mówi się, że ja kradnę godziny. A sprawa jest jasna. Dyrektor mnie prosił, żebym zorganizował spartakiadę. Ja to robię. A przecież historii czy innych przedmiotów można się uczyć w domu samemu, a ja tutaj muszę mieć wszystkich. Ale musi pan zrozumieć, że nie jest pan świętą krową. Koleżanko. Przepraszam. Proszę pani, ja mam doświadczenie. Jestem byłym trenerem, byłym zawodnikiem. I mogę tutaj wszystkim oświadczyć, że mamy prawo liczyć na sukces. I tylko to nas interesuje. Zresztą sam pan mówił, dyrektorze, że sukces jest naszej szkole bardzo potrzebny. No tak się przysłuchuję temu, co tutaj mówicie, kochani. Wszystkie głosy świadczą o głębokiej trosce i za to wam serdecznie dziękuję. Ale mam takie wrażenie, no nie wiem, czy wy nie macie takiego poczucia, że to wszystko dałoby się jakoś pogodzić. I tylko tak przy okazji chcę wam przypomnieć, że musimy się z jednym liczyć. Zakłady popierają naszą sportową inicjatywę. I oni są w to bardzo zaangażowani. No i pracownia pani koleżanko Sawicka to są właśnie te pieniądze. A na przykład dzięki Poltechowi będziemy mieli zrobiony remont na wiosnę w szkole. No. No ale nie będziemy oczywiście, kolego, niczego robili na siłę. Co mi, wie pan, przychodzi tutaj do głowy, że można by po prostu no, ciężar tych przygotowań przerzucić na godziny pozalekcyjne. Co? Myślę, że to się da zrobić, dyrektorze. No. No, to serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję. Thank you.
gdzieś. Co tak śmierdzi tym praniem znowu? Co ci jest? Nic. Tam masz list od Kazika. No co się stało? Nic się nie stało. Odebrali mi tego Garibaldiego. Same sportowe imprezy będą. Ślepiec kompletny. O Jezus, jeden Janota i tyle histerii. Weź się wreszcie w garść. Co przyjemnie by ci było, jakby z ciebie idiotkę zrobili, prawda? Gdzie ten list? Na biurku. Wiedziałem, że pan ma takie talenty organizacyjne, reżyserskie nawet. Nie no, to Malina, znaczy pani Lipko, cała zasługa. Nie, ale myślę o zamyśle, o całości. A po drugie, chyba w przyszłym roku powinniśmy pójść szerszym frontem. Czy działania plenerowe, ja wiem. Chodzi o to, żeby nas miasto zobaczyło. Nie, przesadzę. Co przesadzę? Jak się państwo lubicie? Dziękuję, wspaniale. Ja, pan ma tutaj prawdziwego menedżera, dyrektorze. Opowiadał nam pan o Spartakiadzie i to jest prawdziwe, nowoczesne, szerokie myślenie. Brawo. Tylko tak dalej. Dziękuję bardzo. Mówiłem poza tym koledze, że jeśli wam się uda zdobyć złoty medal, to ja was ozłocę. Bo teraz to wie pan, ja wiem, za co płaciłem. No, zawsze staraliśmy się koledze pomóc. I wie pan, mam dużą satysfakcję z tego, że potrafiliśmy tak sobie wyjść naprzeciw. No ja też. Dziękuję bardzo. Ja też, to miło. Przepraszam bardzo, takie organizacje. Tak sobie myślę, że przecież inne zakłady pracy mają własne kluby, a ja co jestem gorszy? Pan by się tym nie zajął, bo ja pana w tym widzę. No dlaczego nie? To jest temat na rozmowę. Właśnie myślałem, że... Niech pan wpadnie do mnie w przyszłym tygodniu, dobrze? Panie dyrektorze, no skoro już o tym mówimy, to miałbym do pana sprawę. Wszystko do pana. Widziałem, że pan ma magnetowid. Rozumiem. No wie pan, jak już robić duży sport, to z tym powiedziałem, sprzętem. Że rozumiem. Musimy dostać. Siądźmy, oczywiście. Przepraszam, my się znamy. Chyba. Tak, chyba z Rady Okręgowej. No właśnie, Jurek, tak? Nie, Zbyszek. Nie myślałem, że cię spotkam jeszcze w ogóle. No, dziękuję. Żyję. Wiem, może no, zadzwoń do mnie, przekręć kiedyś. Dobrze, przepraszam. Dobra? Mówiłem ci, że to on. Ja też go poznałem. Nie wiedziałem, że pan zna dyrektora Kosa. Nie znam, na studiach gdzie żeśmy się tak spotkali. A nie, nie, bo ja myślałem, że... Nie, bliżej nie znam. Stop! Po pierwsze musisz za głowę. Za głowę i całym ciałem. Tak. I tak rób. Słuchajcie, chłopaki, chcę wam powiedzieć dużą rzecz.
Jestem po rozmowach z dyrektorem Poltechu i ustaliliśmy, że przy zakładach powstaje klub. Prawdziwy klub sportowy. Oczywiście z sekcją piłki ręcznej. Wezmę do tego klubu najlepszych z was. Ale jeśli będziecie tak pracować jak dotąd, to praktycznie każdy ma szansę. To sobie dokładnie zapamiętajcie. I wtedy obiecuję wam. Za rok będziemy w lidze. A co to jest liga, to chyba każdy wie i tego chyba nie muszę tłumaczyć. No, na razie jesteście wolni. No, widzę, kolego, że pan nie próżnuje. Staramy się, dyrektorze. No, świetnie, świetnie. A gdzie jest ta maszyneria? Proszę bardzo. No, tak to mniej więcej wygląda. Wspaniałe. Rejestrujemy wybrane fragmenty, chłopcy to potem razem oglądają. No i wtedy bardzo łatwo korygować błędy. A ty, szafranie, co tutaj? No, takie urządzenie przydałoby się dla całej szkoły. Ma pan dobre układy z Kosem, może by nam Poltech coś dał. Mógłbym pogadać z Kosem. Tylko pan dyrektorze mógłby ruszyć tę sprawę ze stołówką. No są pieniądze z Poltechu. Moi chłopcy mogliby mieć dożywianie w szkole, a nie ganiać do stołówki w zakładach. No, to może uda nam się załatwić obie sprawy. No może się uda. Spróbuj się skupić jeszcze raz, dobra? Raz, dwa, trzy, cztery. To jest sprawa bardzo prosta. To jest, bracie, temat prosty. Jeżeli ty go nie zagrasz w sposób strasznie zaangażowany i bardzo osobisty, tak to od ja siebie... się angażuję. Gram od siebie. Tylko. No, tylko wiesz, może to nie jest. Tak, jak to jakoś, powinno wyglądać. Wiesz, jakoś to inaczej rozumiem. Ty to musisz czuć, ty to musisz, bracie, zagrać tak, jakbyś był całą gębą muzykiem, ty to, bracie, musisz ale przeżywać. Ale przecież nie muszę tego czuć tak jak ty. No tak, ale widzisz, no... Słuchaj, ja się już dawno nad tym zastanawiałem i mnie się wydaje, że ta nasza współpraca jest trochę bez sensu. I lepiej będzie, jeżeli się po prostu rozstaniemy. Trudno. Twoja sprawa. Słuchaj, za miesiąc jest przegląd. Nie rozumiem, jak mogłeś pozwolić mu odejść. Ja mógłbym nie pozwolić. Jest to jego sprawa, bracie. No, w końcu to u nas nie jest ani wojsko, ani... Wiesz, to powiem ci, że nawet w gruncie rzeczy to ja go rozumiem. Nawet myślę, że on miał rację. Wiesz, my nie możemy tu nikogo trzymać. Tak samo ty możesz odejść każdy z nas. To jest muzyka, wiesz, tu nie można inaczej. No, utwory mieliśmy na kwintet zaaranżowane. No nie, to nie ma sprawy. To się przearanżuje, wiesz. Zagramy w kwartecie z Puzonikiem. No nic. Proszę, Kasiu. Krzysiu, jesteś u siebie. No i tak, wiesz, szary dzień ligi. Chodzę w koło, tu prawidłowy atak na... A jak, najprostszą drogę. Spocznij! Słuchajcie, chłopcy, chyba nie muszę wam przedstawiać. Były reprezentant, członek kadry, Tadek Matysiak. Poprosiłem tatka, żeby tu specjalnie do nas przyjechał, opowiedział nam o sobie, o drużynie, no i w ogóle, jak się gra prawdziwą piłkę. No, jak go poprosicie, to może coś nam zademonstruje. Także, Tadziu, proszę się bardzo. Dziękuję. To ja może zacznę od anegdotki. Piłka ręczna tym się różni od boksu, że nawet jak przegrywasz, to nikt cię po pysku nie bije, nie? Ale co będę wam tam teoretycznie pieprzył? Krzyśka znam. Wiem, że jest żyła, także o was i o niego jestem najzupełniej spokojny. Bardzo fajnie byłoby, gdybyście wygrali tę spartakiadę, nie? No, trzeba trenować. Kto z was gra na brameczce? Zostań na chwilę. Daj piłeczkę. Tym, bracie?
Wbrew pozorom jest to bardzo dobry sprzęt. Uważajcie. Uwaga. Słuchajcie, słuchajcie, to zrobimy w ten sposób, że najpierw wy pokażecie, co potraficie, a potem ja wam pokażę kilka takich sztuczek, dobra? Dobrze, profesorze? No, do roboty. Wiesz, kogo spotkałem? Nie. Gałę. Dudę. Wiesz, co mi pieprzył? Że za rok będą w lidze. Będą. Gała. Muł. Muł, ale ma tryk. On to by się jeszcze zmieścił w każdej drużynie. Okręgowa A to jest dla nich za dużo, bracie. Wiesz, znasz ich, co oni gadają, że amatorzy. Złe metody, przemęczanie zawodników. Daj, że ty mi święty spokój żyła. Co mnie to obchodzi? No sobie chłopaki pograją w piłeczkę, ja już nie mam motywacji, mi się nie chce. Wiesz, mam napięte w związku. Hiszpania, Walencja. Jest trzecia liga, ale chodzi o to, żeby sobie jeszcze przez 2 lata popykać na luzie i wraca panisko. Widzę, że masz to wszystko wymyślone. A jak po roku ściągam Baśka, tutaj co? Żebyśmy przynajmniej szli na mistrza albo spadali z ligi, to się opłaca, tak? Środek tabeli. Za te pieniążki mają mnie kopać po nóżkę? To boli. Proszę, panie profesorze, można prosić na chwilkę? A co Stefański? Pewno znowu chcesz się zwalniać. Panie profesorze, no w środę mam bardzo ważną próbę. Czy te próby są dla ciebie ważniejsze niż nasze treningi? Jeżeli nie przyjdę, to będą musieli ze mnie zrezygnować. Słuchaj, Stefański, ja myślałem, że myśmy się już porozumieli. No ci szczerze powiem, nic nie mam przeciwko tym twoim trąbom i tak dalej, ale chyba wiesz, co to jest spartakiada. Tak, trening to ważna rzecz, kolego, trzeba trenować. No, sam słyszysz. To znaczy? No to znaczy, że się nie mogę zwolnić. Stefański? A tak przy okazji, Stefański, gdzie my jesteśmy? No gdzie? W Polsce. To odpływamy te Polandy i jesteś wolny. Nieźle ich czołgasz. No co? Mam wyniki, a w lidze kto by na to poszedł? Tadziu, kochany, to jest dla ciebie, a to mi pokwitujesz, no. Ale dajże spokój, no, zrobiłem to dla ciebie. Trzymaj fundusze w szkole. Masz. No dobra, będę miał na benzynkę. Dobra? Wróć, kto podpisze? Dobrze. Nie ma kremy? Co? Kremy nie ma? Nie. Konopka, dołożymy, co wcześniej podajcie. No, ja pokażę to. No, w porządku. Dorwajcie, dorwajcie. Gdzie Stefański jest? Nie. A ty pisarek nie jest? Nie. W szkole był? Był. Na wszystkich lekcjach? A ty szatrańc nie wiesz? Nie, ja też nie wiem. Nie wiem. No dobrze. Chłopcy, jak skończycie się ubierać, to na salę. A dlaczego nie w klasie? Bo telewizję mam. Jaką telewizję? Pan nie wie, szkoła dostała. Przepraszam. Proszę pana, co pan robi? Zaraz kończę. No ale co to jest? A nie widzi pan kamera. Wszystko teraz do dyrektora pójdzie. Będzie fajnie, zobaczy pan. Poczekajcie, ja zaraz wracam. Przepraszam bardzo, panie dyrektorze, ale ja muszę stanowczo zaprotestować. Ja nie mogę tak pracować. No, nie mogę tak, że... Co to znaczy, że mi jakąś aparaturę w klasie montują? Nie dość, że mi w łeb zabiera bez przerwy po pół lekcji, regularnie. Proszę pana, proszę mi nie przerywać, dobrze? Proszę pana, dlaczego ja mam być podglądany, co? No przecież się pan nie rozumie jako pedagog, że nie można pracować w takiej atmosferze podglądu, podsłuchu, podejrzliwości, ja już nie wiem czego. No przecież ja pana zawsze mogę zaprosić na lekcję, jak pan chce. Dlaczego pan mnie musi podglądać? Przepraszam, czy pan ma coś do ukrywania? Myślałem, że już nie. No to bez fałszywych emocji, panie kolego, dobrze? I zapomnijmy o tej rozmowie. Tak będzie lepiej. I pana też bardzo proszę. Panie Kazimierzu, czy na chwileczkę mogę prosić Stefańskiego? Musi być teraz? Bardzo ważna sprawa. No dobra, skoro trzeba. Dziękuję, panie stary. Zrobimy sobie przerwę. Słuchaj, przed chwilą wyszedł do mnie twój profesor, pan Janowka. No, podobno systematycznie mi się też z lekcji WF-u. Nie, to jest nieprawda. Nie przerywaj mnie. Słuchaj, Irek, ja nie wiem, co jest między nim a tobą. Ale wiem jedno, nie dopuszczę do konfliktu między domem kultury a szkołą. Ale ja się u niego zwalniałem. Zaraz, czy on cię zwolnił? No nie. No więc,
W jakiej ty mnie stawiasz sytuacji? Ale przecież te jego zajęcia są tak samo obowiązkowe jak te tutaj. Nie ja o tym decyduję. Mnie się wydaje, że aż do waszej spartakiady... To co? Mam zrezygnować? Niestety. Musisz się liczyć z interesami szkoły. Nie zapomnij jutro oddać pyżonu do magazynu. Irek. Odzywasz się do matki. Podobno uciekasz z lekcji. Profesor skarżył się na ciebie. To czy ja ci kiedy czegoś odmawiałem? Ja zawsze marzyłem, żeby mój syn miał lepiej ode mnie. Profesor mówił, że masz przyszłość. Nie możesz ich zniszczyć. No nie możesz! Słyszysz? Irek. Coś? Tak. Nie chcesz porozmawiać? Bardzo. Chodź. Robisz. Nie, widzisz, sam jestem, bo żona wyjechała do dziecka. Tu przechodź. No co się stało? Irek, no, spokojnie. No, mów. Wyrzucono mnie dzisiaj z zespołu. Z drużyny? Nie, z zespołu muzycznego. Profesor Janata przyszedł dzisiaj do kierownika Domu Kultury i powiedział mu, że uciekam z jego lekcji. No i kierownik zabronił mi uczestniczyć w próbach aż do spartakiady. Mieliśmy jechać na przegląd. Sam już nie wiem, co robić. Może byłem profesor. Co? Mam pójść do Janaty, tak? Jednym chwytem judo przekonać go, że źle robi. Co, nie pomoże mi pan? No wiem, że trzeba ci pomóc. Bo boję się, że to i tak żadnego znaczenia nie będzie miało. Nawet nie wiem, czy teraz ktoś będzie chciał mnie wysłuchać. Przepraszam. Ja chciałem panu tylko powiedzieć, że... Ja dotąd przymykałem oczy, ale od dzisiaj jawnie będę protestował przeciwko pańskim metodom. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, tu nie chodzi o sport, ja nie mam nic przeciwko. Tylko, że nie zgodzę się nigdy, żeby, proszę pana, siłą czy szantażem pozbawić ludzi możliwości robienia tego, co naprawdę lubią. Co to konkretnie chodzi o Stefańskiego? Mniejsze o nazwiska. Proszę pana, sam pan zobaczy, że im się kiedyś otworzą oczy i zrozumieją, że przy ich pomocy chce pan wygrać to, co pan przegrał. Co przegrał? Kto przegrał? Co? Co pan robi? Co pan robi? Co pan myśli, że w ten sposób pan cokolwiek załatwi, czy co? Proszę puścić. Co to? Cyrk? Teatr? Dlaczego nie w kostiumach? Za 5 minut wszyscy mają być na dole. Już! Panie Zbyszku, w zasadzie jest tu sporo trafnych uwag. Ale list ten napisał pan w naszym wspólnym imieniu. A jest tu parę pojedynczych sformułowań, z którymi ja absolutnie nie mogę się zgodzić. Albo ich nie rozumiem. Oto na przykład zakłócenie prawidłowości procesu wychowawczego. To jest mętne.
No, ale przecież właśnie z panem o wychowaniu rozmawialiśmy. No tak, ale to było w innym kontekście. To ja na razie... Powiem wprost. Nie wchodzę w meritum sprawy, ale jestem przeciwny tego typu inicjatywom. Są inne drogi. Rozumiem. Pan, panie Zbigniewie, godzi w tym liście w pewne skrajności. No słusznie zresztą. Ale w tym szlachetnym zacietrzewieniu sam pan popada w skrajność. Chciałem pana uczulić, że tym można skrzywdzić człowieka. Przecież w ten sposób właśnie krzywdzi się człowieka i w dodatku młodego jeszcze. Przepraszam, zdenerwowałem się. Słuchajcie, kochani, ja jestem zdania, że powinniśmy porozmawiać z tym Jalotą. Sądzę, że powinniśmy załatwić tę sprawę na własnym podwórku. Chwileczkę. Ja w ogóle nie rozumiem, o czym się tutaj mówi. Kolega Janota wykonał kawał wspaniałej roboty. Gdybyśmy wszyscy mieli taki stosunek do własnego przedmiotu jak kolega Janota, to nasza szkoła byłaby na pierwszym miejscu w kraju. To tyle. Co pani pierwsza? Nie. Przepraszam. Ależ nie ma się o co obrażać, pan jest Rysiu. Ciągnij. I doskok. Bardzo słabo jak na ciebie, Stefański. Tak. I naskok. A ty, Stefański, w balecie jesteś? Jeszcze się wezmę za ciebie. I bieg, bieg. Ile ci mam razy, Stefański, bo przedaż, że ta ręka jest wyżej. No. Konus, nas normalnie w wał robimy, co? Krew mi już tutaj możesz zalać. Nie no, sam się zgodziłeś, to teraz zamknij dziób. Zasuwaj sam, mam gdzieś tam twoją zastraną ligę, rozumiesz? Dobrze? Panowie, nie no. Mało hey, tego. Ty, hey, Madej, ręce ci sobie. Przestań. Stefański, bierz żarcie i siadaj. Stefański. Co to? Na skargi chodzi? Może adwokatów jeszcze potrzebujesz? Ja się tylko radziłem. Może ci długopisik dać, Stefański, co? Żebyś do nas do kuratora napisał. Ja cię do niczego nie zmuszę. Ale chcę, żebyś wiedział jedno. Załatwiam twojemu ojcu robotę w Poltechu. A to chyba lepiej, żebyś sobie jeździł samochodem od 8 do 16 niż się tłuk po całej Polsce. A to od ciebie coś zależy. To się dokładnie za. Dzień dobry. Dzień dobry. Można? Proszę bardzo, proszę. Dzień dobry. Na sekundę tylko, panie dyrektorze, ale w szkolnych sprawach. A proszę bardzo, proszę. Można? Proszę bardzo, proszę. Dziękuję. No tak. Musimy porozmawiać. Dziękuję panu, że pan z tym do mnie przyszedł. Panie dyrektorze, tylko jeszcze jedno, zanim pan wyda opinię, to... Tak do pana wiadomości, że bez względu na wszystko ja ten list wyślę do kuratorium. Trudno, ja wiem, w co idę, ale chcę spokojnie w lustro patrzeć. Nie wiem, czy pan to rozumie. Panie Zbyszku, spokojnie, pan pozwoli, że ja powiem, dobrze? Taka moja męska prośba. Niech pan się zastanowi jeszcze nad tym. To nie jest droga, wie pan. No, popełnia pan ten sam błąd, który popełnił pan parę lat temu. Ale teraz to jest nasza wspólna sprawa, dlatego że ja wtedy za pana poręczyłem i bardzo proszę, żeby pan o tym pamiętał. Panie dyrektorze, proszę nie rozmawiać ze mną jak z uczniem. No i to niczego pana nie nauczyło. Grono panu odmówiło i to też pana nie nauczyło. Proszę, może herbatki dla pana? Nie, nie, dziękuję, dziękuję bardzo. Jeszcze niepotrzebnie ich pan obraził. Skąd pan o tym wie? A wiem, wiem, proszę pana, co pan myśli, że ja nie widzę, że ja mam oczy z guzika, co? Pisze pan tutaj, że panu chodzi o pryncypia, tak? Tak. No to ja panu zadam zaraz pytanie. Proszę pana, co to ma za znaczenie tych kilka straconych godzin wobec naszej szansy? No takie pytanie panu zadam. Co pan nazywa szansą, dyrektorze? No co? To, że 15 chłopców szaleje w rękach maniaka, to pan nazywa szansą? To co, ja też mam, tak? Dwóch najlepszych z historii uczyć, a resztę do domu puścić, tak? Zresztą nie ma
Pan doskonale wie, o co chodzi. Ciągle u pana ta studencka zapalczywość. Nadpobudliwość jakaś chorobliwa, czy jak nie chcę, co? Proszę nie robić ze mnie wariata. To są znane metody. No a teraz to pan mnie obraża. Panie Zbyszku, ja bardzo pana proszę, ja do pana jeszcze raz wyciągam rękę. Niech pan sobie to przemyśli. Uznajmy, że tej rozmowy między nami w ogóle nie było, że ona nie istniała. Za tydzień spotkamy się i porozmawiamy. Dobrze? Ja, dyrektorze, no ja doskonale rozumiem, co to jest strategia. Ja wiem, że taktyka, ale są pewne granice. Przynajmniej dla mnie. Proszę, niech pan też mnie zrozumie. Bardzo pana proszę. No nic innego mi nie pozostało, tylko rozmowa z kuratorem. I to jutro. No to już jak pan uważa. A jeszcze jedno. Tak dla jasności, panie dyrektorze, ja sam ze szkoły nie odejdę. Do widzenia. Agresywnie mnie go wchodź, agresywnie, wyskocz! Jest masz tam! Stefański, co jest? Już? Szybciej, szybciej, nie czekać, nie czekać! Że profesorowi piłeczka nie jest obca. Tak, ja lubię sobie czasem pograć. No ale przecież życie na tym się nie kończy, prawda? No co jest? Następny! Gramy, gramy, gramy! Dawaj, dawaj! Ciągnij się pod tą górę! Pady! Szafraniec! Nie zostawaj, Stefański! Nie zostawać! Ciągnąć się! Ostatnie kółeczko będzie! Nie zostawać! Stefański! Ciągnijcie się pod tą górę! Co, Stefański? Śniadania nie jadłeś? No! To Stefańskiemu do towarzystwa jeszcze jedno kółeczko dodatkowo będziemy biegli. Nie będę już biegł. Co powiedziałeś, Stefański? Nigdy nie słyszałem. Już więcej biegać nie będę. Wiesz, kto ty dla mnie jesteś? Histeryczna ciota. A może on jest ciota, co? No. Tym razem Stefański to się sam nawet załatwi. A teraz istan, bo ja za siebie nie odpowiadam. Chcesz jeszcze spróbować? Wyłącz się stąd, już! No to się gapicie? Skończyło się przedstawienie. Robimy jeszcze kółeczko. Kółeczko robimy jeszcze jedno. Co jest? Co, specjalne zaproszenie wam potrzebne? No co jest? O co chodzi?
Proszę wyjść. Już. Proszę pana, proszę wyjść. Chłopiec się zabił! O czym ty mówisz? Chodź! Chodź! Siadaj. Mów. No mów, że też. Ja nie chciałem. No ale mów, no kto? No co, żyje? Kto? Mów, kto? No mów, kto? Stefański. No. Co ja? Co ja? Źle chciałem. Chciałem pomóc chłopakom, nie? Żeby twardzi byli. Panie Zbyszku, no nie mam racji. Niech pan powie. Źle chciałem. W którym szpitalu jest? Kolejowy to ja pójdę. Nie. Siedź tam, siedź tu. Proszę cię, siedź. Siedź. Ogłoszono powszechne wybory do Nowego Zgromadzenia Narodowego, który 21 września 1792 roku uchwalił zniesienie monarchii i ustanowienie republiki. Król, królowa i niektórzy dworzanie zostali skazani na śmierć. Rewolucyjna armia zaczęła odnosić sukcesy, a wojska austriacko-pruskie wycofały się z areny. Panie profesorze. Przepraszam. Mógłbyś powtórzyć jeszcze raz? O, pan profesor nie uważa. Proszę bardzo.